Mamy pierwszego chętnego, który postanowił przystąpić do naszego konkursu. Sztanga waży 20 plus 10, czyli 30 kg mniej więcej. Zapiszę sobie tylko nazwisko. Słuchajcie, ja nie wiem, czy myśmy zdążyli zacząć liczyć kolego, tak szybko jest, tak 12, 13. 14. 17, 18, 19, 20. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ryja. 2, 3, 4, 5, dobra, zacznijmy w głębi, 6, 7. Może nie jest za mały ciężar, tylko Łukasz, powiem ciekawostkę, na wiosnę wygrał zawody wyciskania sztangi własnym ciężarem ciała, jest mistrzem Radomia na ilość powtórzeń. Ważył chyba bodajże 80 kg i wziął 42 razy, wyciskając swój ciężar ciała. Do 60 chyba zabijamy. 48 i 50. 50, tak? 52. Po wiadomościach i po faktach w TVN-ie. Albo w faktach, jak nam zejdzie zaraz zawodnie. Łukasz, to stołek. 70. To jest właśnie ten sposób, któremu no, nigdy nikomu nie polecamy, żeby tak trenował biceps. Jeżeli już oszukiwać, to po to, żeby ciężar wrzucić do góry, ale kontrolowanie opuścić. Wiadomo, że teraz się bawimy i robimy to na jak największą ilość powtórzeń. Jako ciekawostka, jako przyrednik, żeby trening nie był nudny raz na jakiś czas, można się tak powie głupiać, ale przy poważnym podchodzeniu do dźwigania, no takie rzeczy nie są wskazane zbyt często, ale czasem jako przerywnik, żeby trening nie był nudny, żeby z kolegami trochę porywalizować, można w ten sposób się pobawić. Ja dodam tylko, że ja bym chyba samym gryfem tyle razy nie zrobił. 90. Ale to jest to, o czym mówiłem wcześniej. Z biegiem wytrzymałość maleje, siła rośnie, więc podejrzewam, że z kolegą, gdybyśmy zwrócili sztangę 100 kg, wtedy byłoby mi łatwiej zminimalizować. Dobra, super, tak. Słuchaj, jesteś niekoronowanym zwycięzcą tej konkurencji i na pewno nikt nie ma szans z tobą nie rywalizować, więc dostajesz od nas nagrodę już zwycięzcy, a my zrobimy tę konkurencję jeszcze raz od początku, ale już naprawdę na takich trochę innych zasadach. Słuchajcie, każdy z was, kto teraz podejdzie do sztangi, chciałby wygrać jedną z naszych nagród, ma minutę.
minutę i w ciągu minuty musi zrobić jak najwięcej tych podniesień, bo inaczej to się mija z celem. A dla pana Łukasza, gdzie jest pan Łukasz, gdzie jest pan Łukasz? Panie Łukaszu, oczywiście nagroda dla pana. Myślę, że wtedy stanie się to wymierne, kiedy będziemy mieli określony czas. Ustalmy, że to będzie właśnie minuta i w ciągu minuty kto największą ilość razy podniesie tę sztangę. Zapraszam, trzy chętne osoby, bo trzy nagrody nam jeszcze zostały. Tak, tak. Znaczy, tak jak teraz też może być, tylko że przez jedną minutę, nie do, w dowolnym czasie. Mamy pierwszego Herkulesa. Prosimy o nazwisko. Głośno niszczymy wszyscy razem. Paweł, start. Minuta ruszyła. Trzy. Pięć. Dziesięć powtórzeń, 15 sekund. Osiemnaście, rozliczę. 19, 20, 30 sekund. Dwa. Trzydzieści, 48 sekund. 31 powtórzeń. 31 powtórzeń. Zobaczymy, kto się z tym teraz zmierzy. Zapraszamy na kanapę. Artur. Pan Artur. Gotowy? Start. Raz. Oddychaj. Dziesięć. Piętnaście, 21 sekund. Dwadzieścia. 20 w 30 sekund. Ile mamy? 33. 33 w 53 sekundy. 5, 4, 3, 2, 1. Koniec czasu. 37. 37, czyli mamy nowego lidera. I ostatni pan, który się zmierzy w konkurencji treningu na biceps. 37, najlepszy wynik w ciągu minuty. Zapraszamy, panie Arturze, na kanapę. Jest twojego Herkulesa. Idź. Kto jeszcze spróbuje? Mamy jeszcze jedną nagrodę do rozdania. W konkurencji na biceps. Nie trzeba wyprzedzić żadnego z nich, wystarczy wystąpić. Chodź goście, chodź, widzę, że się czaisz. Czaisz się jak winę tu. Przedstaw się wszystkim. Wszystkim Sebastian. Z Sebcią już się bawiliśmy, kiedy organizowaliśmy tutaj juwenalia. Uwaga Seba, 3, 2, 1, start. Dziesięć. Dwadzieścia. Pół minuty. 30. Dawaj Seba, dawaj! 40. 10 sekund. 40. I koniec czasu. 44. 44.
dobrze, że nie mieliśmy więcej nagród, bo gdyby to szło dalej tak proporcjonalnie, to następny zrobiłby znowu. Zapraszamy serdecznie na scenę pana Michała Górskiego. Prosimy o wręczenie nagród. Seba, pójdź na scenę, pan nagradzony. Pierwsze miejsce dla pana Sebastiana. Miejsce drugie, pan Artur. I miejsce trzecie, pan Paweł. Ale zwróćcie państwo uwagę, to nie są duże różnice. 44, 37, 31 powtórzeń. Wielkie brawa dla zawodników. Przypomnijmy, to była 30-kilogramowa sztanga. To nie jest tyle, jak i ciężar.